Nie, słuchaj, no jest naprawdę duży problem, bo on, no tak, wiesz, no przez chwilę było wszystko okej, okay, tak? Parę razy się spotkaliśmy, Francja elegancja, wiesz, inteligencją ociekał, tak? Wszystko okej, okay, ale po pewnym czasie zaczął jakieś dziwne zdań używać, takich coś sugerujących, aby się dziwnie ubierać, ale naprawdę już na maksa dziwnie. Ale co, że takie spodnie kongresu pod pachu patrzały? Różnie było, uwierz mi, że różnie było, naprawdę, no, peruki potrafił zakładać, a wszystko. Gdzie? Tutaj nie siedzi, tak? Nie, tego pana nie znam. No coś, ty dobrze naprawdę nie siedziała, spoko. Nic się nie stało, no, także... Muszę nie? Paula? Witam, miło mi. Nie wierzę, powiem ci. Dlaczego? Co ty piłaś tutaj? Kto ty? No właśnie, to jest ten przypadek, rozumiesz mnie teraz? Ciekawe okulary, no. Jak ty wiesz, zawód? Słucham? Po polsku? No, po polsku, no. Sasza jestem. Cześć. Słuchaj. Na ile chcesz dziewczynkę? Słucham? Na ile chcesz dziewczynkę? Nie rozumiem. Na ile chcesz dziewczynkę? Nie rozumiem. Na ile chcesz dziewczynkę? Ale nie rozumiem, musisz jakoś inaczej do mnie powiedzieć, bo nie rozumiem, co mam na parę godzin, czy na cały wieczór. Rozumiesz? Kalinka ma na imię. Jak? Kalinka. Kalinka, tak? On sobie tak próbuje różne rzeczy wmówić. Na parę godzin, czy na wieczór, ja fakturę mogę wystawić. Kalkulatorem fakturkę wystawiasz? Proszę? Kalkulatorem fakturkę wystawiasz? Nie kalkulatorem, kalkulatorem mogę obliczyć po prostu koszta. Dojazdy i w ogóle. Mówi, długo się znacie? Ale po prostu jak rozmawiamy, to już teraz coś to kosztuje, tak? Co? Proszę, no rozmowa też kosztuje. Tak? Ile mnie skosujesz? Proszę? Ile mnie skosujesz? Zależy, no ile chcesz kalinkę na godzinkę, czy na dwie, czy na trzy. Przeważnie panowie lubią. Darek, ale przecież ja nie jestem twoją własnością, dlaczego ty próbujesz mi sprzedawać? To nie chodzi o to. To macie zabawę, jak to robisz. To nie jest zabawa, rozumiesz? To i tak już mi zrobił trzeci raz teraz. Słuchaj, no to gdzie ty w ogóle ten? Uciekłaś dzisiaj z tego, miałaś dzisiaj pracować u nas, a teraz co się dzieje, no? Ale gdzie? Proszę? Ale gdzie? Słuchaj, no dzisiaj dom jest otwarty, wiadomo, jak zawsze, no. Ale jaki dom? Szwed, no. Nie udawaj, słuchaj, no. Ale Darek, przecież pracujesz, ty nie masz żadnego domu. Słuchaj. Na ile czasu chcesz ją wziąć? Kalinkę. Uważam, że wiesz co, takie teksty nie są odpowiednie w moją stronę. Ogólnie źle się z tym czuję, nie? Ja też. Mówisz mi, że ja się bardziej gorzej się z tym czuję. Co się musi wydarzyć, żebyś nas zostawił? Proszę? Co się musi wydarzyć, żebyś nas zostawił, bo chcę sobie porozmawiać z Paulą. To jest Kalinka, nie Paula. Bo to wszystkim się przedstawia. Albo Paula, albo Natasza. Dla mnie to jest Kalinka. U nas jest w zawodzie jako Kalinka. Co mamy zostawić? Ewentualnie proponuję tak. Czekaj. Minus VAT. 1500 złotych jest okej. A nie w dolarach? Proszę? Nie w dolarach? Sobą mi wyceniasz, Darek. Naprawdę bardzo słabo. 1500 godzin, możecie za parę godzin porozmawiać, chyba że po prostu cały wieczór. Kalinka. Zapraszam z fakturą w takim razie. Jakby chciała fakturę, to czekaj. Marketingową? No, jakimkolwiek, no. Proszę? Przynajmniej paragon, cokolwiek, no. Powiedz mi tylko jeszcze jedną rzecz w takim razie, bardzo ważną. Podoba ci się, Kalinka? No, jest atrakcyjną kobietą, spoko, no. Poważnie? No tak, ale mam dziewczynę, także dajcie. No to co ty sobie z Kalinką robisz? Z Kalinką można powiedzieć różne rzeczy wyprawiać, nie? Proszę? Tak, oczywiście. To co? Ale nie ty ze mną. Znaczy ogólnie powiem wam tak, nie? Tak. I tobie. Nie? Tak. Jestem tutaj przedstawiony w zależnej sytuacji. Ja ogólnie to sam podchodzę do kobiet. To jest takie jakieś dziwne dla mnie, nie? Nie wiem, czy to ukryta kamera, czy nie. Absolutnie. Razie, nie? Nie mam ochoty kontynuować z tobą tej rozmowy dalej. Nie? Ja też nie mam ochoty rozmawiać. Także Kalinka, jak masz jakieś biznes w domie czy coś, przynieś mi paragon, tak, nie ma problemu. Bierzesz Kalinkę? Pogadamy, tak, biorę ją na godzinę, no. Okej. Okay. A ty możesz, chciałbym, żebyś już sobie wyszedł, bo czuję się z tym niekomfortowo i takie emocje też takie niefajne w sobie czuję, a nie lubię takich emocji, czy wiesz? Czujesz takie emocje? Tak, no. W ten sposób? Mhm. I chciałbym, żebyś Ale jesteś sobie... miłym, przyjemnym człowiekiem, powiem ci. Tak, a dla mnie to jest niekomfortowe, dlatego uszanuj mój jakby komfort. Rozumiem. I chciałbym, żebyś sobie poszedł. Rozumiem. Na to. W każdym razie, okej, okay. Ja idę w takim razie po kasę fiskalną. Dobrze. Jeżeli tutaj będziesz siedzieć, to mam nadzieję, że Kalinka ci nie ucieknie, że będziesz pilnowa Kalinki. Dobrze. Przychodzę i wystawiam fakturkę. Do zobaczenia. Żegnam. Proszę cię, ostatni raz, żeby to już był. Musisz mi kupić herbatę na to. Co to się dzieje? Rozumiesz? I on już zrobił to, nie wiem, drugi albo trzeci raz teraz, no. Czy z nim w ogóle jeszcze zadajesz, tak? Nie.
Nie, tylko po prostu ja wiem doskonale, że on gdzieś za chwilę się pojawi. Jak ja gdzieś po prostu wyjdę do miasta, on zaraz jest. Ja nie wiem, czy ja mam gdzieś jakiegoś chipa zamontowanego, czy co, o którym nie wiem. No, on po tygodniu tak... No, on nie ma żadnego burdelu, on nie ma żadnego domu towarzyskiego. Kręcił sobie po prostu, że ja jestem jego prostytutką, tylko on będzie na mnie zarabiać. Ot tak. Ale to całkiem fajne, może mogą być emocje dla kobiety czasami, takie skrajność, nie? Bo wy kobiety lubicie takie emocje, nie? Od takich pozytywnych. Ale do bez przesady. Nie? Ale bez przesady, no proszę cię. Ja pierdolę, też miałem taką sytuację. Ja też. Jest kamera? No gdzie, no proszę cię. Tak, tam w kratkach do góry. A bo może ten pan, co tutaj teraz tak chodzi, to on może nas nagrywa. Kobiet często, bo na ulicy jak jeszcze nie miałem doświadczenia, to potwierdziłem, znaczy w galeriach mi się podobały. Zawsze mi się pytały, czy tam ukryta kamera, czy coś, nie? I powiem ci, że jestem naprawdę zaskoczony, bo taka sytuacja nigdy jeszcze mi się nie przydarzyła. Także ciekawie, ale odczuwam od tego gościa bardzo takie negatywne wibracje.